nie chcę się powtarzać. Wysoko sobie cenię współpracę z Państwem, bo chociażby tak jak na dzisiejszej sesji tych wniosków dużo pada i cieszę się, że takie wnioski padają, aczkolwiek nie zawsze można wszystkie zrealizować, ale jest to jakiś przekaźnik potrzeb tych lokalnych społeczności, które Państwo reprezentujecie tutaj na szczeblu Rady Gminy. Cieszę się również, że są sytuacje, że sołtysi bardzo często wychodzą z konkretną propozycją, żeby załatwić jakiś temat, który istnieje na sołectwie. I to jest bardzo cenne, nie tylko zgłaszanie potrzeb czy przekazywanie potrzeb, ale jest również konkretna propozycja. Także serdecznie za to Państwu dziękuję. Chciałbym właśnie z okazji tego Dnia Sołtysa życzyć Państwu, wiem, że to jest trudna funkcja i trudna praca, życzyć Państwu przede wszystkim satysfakcji z tej wykonywanych społecznych czynności, z tej wykonywanej pracy i życzliwości wszystkich wokół. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Symbolicznie Państwu właśnie wręczyć tę małpę słodką grupę. Proszę więc kolejną pani Małgorzata Cichosz. Wysokość i zamiennie. Pan Krzysztof Józwi. Nie. A może to. Pani Elżbieta Machała. Pani Mirosława Górska. Nie możesz pani Kazimiera Janiczenska. Pani Krystyna Wojtalewicz. Dlaczego to krzesło dzisiaj tutaj jest puste? Otóż pan Mariusz Bartos, tak, po raz pierwszy
jest w szpitalu, bardzo jest chory. Bardzo proszę też osobiście o jakieś ciepłe myśli wokół osoby pana wiceprzewodniczącego, ponieważ ciężką zapaść miał. Leży na oddziale kardiologicznym szpitalu w Grudzisku, właśnie ma to dzieci, czyli bardzo daleko. Przesyłał mi na początku serdeczne pozdrowienia dla wszystkich, usprawiedliwiał się. Będzie tam prawdopodobnie do środy, ponieważ cały czas poszukiwana jest przyczyna. Dodam tylko, że naprawdę jego stan był nieciekawy. Łącznie z utratą przyjemności, zatrzymaniem antyserca. Przytomność. Przyjemność. Kasia. Może ja już myślałam o jakiejś przyjemności. Absolutnie nie chciałam zażartować z tej sytuacji na pana Mariusza i bardzo proszę o wyrozumiałość na nieobecności i takie wsparcie, tak? A może byśmy jako delegacja pojechali do niego? Pan Mariusz przez telefon nie jest mu dobrze rozmawiać. Ja też o tym myślałam, bo jest taki słaby i nie wiem, czy nie ma takich badań tego typu tam, nie wiem, co się mówi. Holter jest na sobie, nie może się nadlewać. I po prostu powiedział, że tak naprawdę jest bardzo często zmęczony i nie odmawiał odwiedzić, ja mu nie sugerowałam, ale nie wiem, czy po prostu nie byłoby adekwatniejszym odwiedzić go później w domu, jeśli byśmy mieli takie życzenie, bo mówi nawet, że telefony tam ma bardzo, bardzo dużo znajomych, dzwonią, mówi czasami, że telefony go osłabiają. Jak ja dzwoniłam na przykład pierwszy raz, to tylko kilka zdań powiedział i później mi napisał SMS-a, że no nie ma siły tak naprawdę rozmawiać za bardzo. Także miejmy go w swojej pamięci i myślę, że będziemy kończyć tę sesję. Chciałabym jeszcze odnieść się do tego, że święta zbliżają się bardzo szybkimi krokami. Chciałabym Państwu życzyć na to ostatnie przed świętami, żebyśmy jeszcze zdążyli zanurzyć się w jakiejś zadumie, w jakiejś refleksji. Chciałabym prosić bardzo o uwagę, jeśli jest to możliwe. Chciałabym jeszcze raz, jeśli ktoś mnie nie słyszał, podkreślić, że zbliża się czas świąt i składam wszystkim po prostu serdeczne życzenia zadumy, refleksji, spokoju, a święta dużo radości, odetchnienia od tej codzienności i po prostu wszystkiego dobrego. Czy panu proszę Państwa, ja myślę, że ten okres świąt Wielkiej Nocy, już powoli w niego wkraczamy i jest to taki okres, tak jak pani przewodnicząca powiedziała, zadumy, ale jest to taki okres również zgody, pojednania i takiego wiosennego optymizmu, bo widzimy, że za oknem już tą wiosnę widać. Chciałbym Państwu życzyć przede wszystkim w tym okresie, w tym nastawieniu tego optymizmu wiosennego, tej zadumy, Państwu dużo, dużo sił do realizacji tego planu zamierzeń, które macie na pewno i w okresie wielkanocnym, ale macie na pewno i później. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję. Niech te marzenia, niech te życzenia chociaż się w jakiejś części spełnią, to się będzie jakoś. Myślę, że kolejna sesja odbędzie się w kwietniu, a w dniu dzisiejszym zamykam obrady 15 sesji. Dziękuję. Dzień Ziemi. 8 maja. A szanowni Państwo. No to już w takim razie zamykam obrady. Dziękujemy bardzo. Dzień Ziemi.